Witam Was bardzo serdecznie, Dworcowa 56. Przyjechaliśmy z Bydgoszczy. Którzy mówią z Bydgoszczu. A tak naprawdę dzisiaj przyjechaliśmy z Wrocławia. Zagramy dla Was trochę piosenek wesołych, trochę nastrojowych, trochę z klimatów typowo harcerskich, śpiewanych przy ognisku, ale także pochwalimy się własną twórczością. Dworcowa 56, bo to jest tak naprawdę nasz dom. To jest miejsce, skąd wszyscy członkowie zespołu się wywodzą, czyli adres Chówca Bydgoszcz Miasto. Wszyscy jesteśmy harcerzami, mamy korzenie harcerskie i przyjęliśmy taką nazwę związaną właśnie z miejscem, z którego się wywodzimy. Tak naprawdę można by powiedzieć, że jest nas połowa z tego, co jakby zaczynało ten zespół. Było nas 14 osób. No i w zasadzie powstaliśmy na potrzeby 95-lecia harcerstwa w Bydgoszczy i był to taki naprawdę bardzo spontaniczny pomysł. Poleciała jakaś informacja, kto umie grać na gitarze, coś tam, kto się interesuje, kto dobrze śpiewa. Jakoś wyłapaliśmy 14 osób, zgraliśmy się, zrobiliśmy naprawdę kawał dużej roboty w 2 tygodnie i zagraliśmy pierwszy koncert od razu.
Mamy czterech instrumentalistów. Jest to Wojtek, gitara elektroakustyczna, gitara rytmiczna. Jest Norbert, który gra na gitarze basowej. Jędrek, zwany przez nas Jerzykiem, gra na perkusji. No i ja jestem też gitarzystą elektroakustycznym, z tym, że bardziej gitarzystą solowym. Na początku wiadomo, że to były klasyczne piosenki turystyczne, śpiewane przez harcerzy przy ogniskach, zaaranżowane oczywiście na instrumenty niekoniecznie ogniskowe, jak na przykład perkusja. Aktualnie obracamy się, że tak powiem, w klimatach poezji śpiewanej, zaczynamy tworzyć własne autorskie utwory, które mam nadzieję uda nam się kiedyś opublikować na płycie. Thank you.
ognisko bez gitary, bez śpiewanek to nie jest ognisko harcerskie. No po prostu nie da się tego obejść. No, harcerze lubią się wydzierać, lubią się dobrze bawić i to jest piękne w harcerstwie, że nawet jak ktoś może niekoniecznie jest jakimś wielkim wokalistą, to po prostu umie się dobrze bawić i śpiewa tak, jak potrafi i to jest piękne.